Choć pogoda nie zachęcała do skorzystania z leżaków, to i tak nikt tym specjalnie się nie przejął. W końcu na takie imprezy przychodzi się, by zjeść. Śmieją się mieszkańcy Zabrza. To używi mieszkańców i, że tak powiem, zachęci do wyjścia z domu w taką pogodę. Najbardziej przyciąga ta różnorodność właśnie kuchni i możliwość poznania różnych smaków, a nie zawsze człowiek ma szansę, żeby iść do iluś tam restauracji, żeby spróbować, a tu jest wszystko w jednym miejscu. Tym razem miejscem tym nieprzypadkowo była Arena Zabrze. Staramy się robić te zloty w miejscach nietuzinkowych, innych niż wszyscy, niekoniecznie na rynkach, w miejscach fajnych, ciekawych, tak jak na przykład stadion Arena Zabrze. I to, co robimy tutaj przez 3 dni, z pewnością ma swój klimat. W sumie do Zabrza przyjechało 29 food trucków z całej Polski. Było więc w czym wybierać. Ludzi przyciąga ciekawa oferta jedzenia z różnych stron świata, także myślę, że warto zajrzeć na taką imprezę i popróbować czegoś, czego na co dzień nie ma w mieście. Kiedyś było mniemanie, że z budek to jest tylko złe jedzenie. Promujemy bardzo dobre, zdrową żywność w każdym innym wykonaniu. Każdy truck ma inne menu, inaczej przygotowuje, bardzo popularne coraz bardziej. Foodtruckowe imprezy od kilku lat cieszą się dużą popularnością. Dla właścicieli kulinarnych pojazdów to niewątpliwie sposób na promocję. Dla mieszkańców natomiast to czas, w którym można zasmakować w kuchniach z całego świata i spotkać się w gronie najbliższych.